Cześć Tereska to film z 2001 roku w reżyserii Roberta Aglińskiego. Zbyt dużo filmów Roberta Aglińskiego nie obejrzałem, ale sądzę, że ten jest z tych, które jednak udało mi się zobaczyć, ten jest najlepszy. Nie jest to typowy polski film w tym sensie, że nie ma tutaj tak teraz obecnego lukru w polskim kinie. Ten świat przedstawiony tutaj, Polska przedstawiona tutaj jest szara, przygnębiająca, smutna i tak dalej. Czyli otoczenie trochę inne z filmów, które kręci się dzisiaj. Chociaż też trzeba sobie jasno powiedzieć, że kręcenie filmów depresyjnych to jest troszeczkę polska specjalność. No bo ten film jest filmem depresyjnym. Ogólnie ten film jest ciekawy z kilku powodów. Pierwszym jest taki, że główną rolę tytułowej Tereski gra nieprofesjonalna aktorka, bynajmniej nieprofesjonalna, wtedy nastoletnia Aleksandra Gietner, a rolę jej niby koleżanki, chociaż moim zdaniem żadna z niej tak naprawdę koleżanka, Karolina Sobczak, też nieprofesjonalna aktorka. Tą pierwszą reżyser wypatrzył w Poprawczaku, co wydaje się, czytając losy tej dziewczyny. Po wejściu tego filmu do polskich kin wydaje się to nawet oczywiste, a ta druga wychowywała się w domu dziecka. Także już tutaj na początku mamy no na pewno niesielankę, jeśli chodzi o lata dziecięce tych dwóch dziewczyn. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym filmie? Kolejną rzeczą jest to, że jest on specyficznie nakręcony, w tym sensie specyficznie, że ogląda się ten film trochę nawet jak reportaż, czy ewentualnie stricte film dokumentalny, zapis czyjegoś krótkiego czy dłuższego epizodu w życiu. Tak to można odebrać. Dodatkowo ten film jest naprawdę krótki, trwa godzinę 20, czyli też mamy taką cechę, która bardziej pasuje do dokumentu, a nie do filmu z fabułą, co jest ogólnie najważniejszą cechą tego filmu. Ten film jest tak naprawdę filmem autobiograficznym Aleksandry Gietner. Oczywiście ma tutaj zmienione przez scenariusz imię, ale to jest jakieś niezwykłe połączenie historii z tego filmu, bo jeszcze o tym nie powiedziałem, jest to film, który opowiada historię dziewczyny, która jest bardzo nieśmiała, nie ma tak naprawdę bliskich sobie osób, rówieśnicy się z niej naśmiewają, jest odrzucana przez wszystkich i wychowuje się na wpół tak naprawdę patologicznej rodzinie, gdzie ojciec chleje alkohol, a matka stara się łączyć koniec z końcem, ale wiadomo, że szczególnie po polskim kinie, no, nie za często się to udaje. Mamy też tutaj zachodzącą w tej bohaterce przemianę, bo jeśli na początku była nieśmiała, ale jakoś nie wyróżniała się pod względem negatywnym, to potem wpadając w towarzystwo takie, a nie inne i zapoznając się bliżej z tą niby wielką koleżanką Renatą, schodzi na coraz bardziej złą drogę. Zaczynają się używki i tak dalej, i tak dalej. A jeśli chodzi o Aleksandrę Gietner, historia jej dotychczasowego życia jest praktycznie podobna, może nawet bardzo podobna do historii Tereski z filmu. Dzieciństwo spędzone w tym przypadku w Poprawczaku, a nie w półpatologicznej rodzinie, ale to się okazuje chyba jednak w tym przypadku nie za wielka różnica. Popełniane przestępstwa, też handlowanie i pewnie spożywanie jakichś ziół, tak przynajmniej czytałem. Dziewczyna miała przed sobą nawet być może perspektywę uprawiania zawodu aktorki, ale niestety, gdy na którymś chyba z festiwali filmowych czy w jakimś konkursie filmowym przyznano jej nagrodę za tą rolę, ona, kiedy miała ją właśnie odbierać, dokładnie w tym momencie dokonywała rabunku. Także no, historia tej postaci jest smutna i to bardzo. Nie wiem, co dzieje się z tą dziewczyną teraz, to z tą kobietą dzisiaj, ale chyba nie za dobrze, bo kompletnie tak jakby zniknęła. Już nawet nie jest głośno o jej ekscesach. Być może ich nie ma, ale jeśli są, to nawet chyba nikomu się nie chce ich opisywać już. Jakaś taka zbieżność mi się nasunęła tej dziewczyny z amerykańskim aktorem Ezra Millerem,
który ewidentnie ma coś nie ten tego pod kopułą. Słuchając o jego wybrykach, jedynie taka opinia się nasuwa. Ale ponoć tam zaczął coś pracować nad sobą, ale to jest, no to, ale to są wszystko jak na razie teorie. Tylko jeśli chodzi o... Jeśli miałbym porównać historię Gietner i Millera, to jednak jeśli chodzi o na przykład zawód aktora, ja wiem, że Ezra Miller naprawdę potrafi grać, bo nie tylko zagrał w Musimy porozmawiać o Kevinie, moim zdaniem w wielkim filmie, i tam zagrał tego złego od urodzenia dzieciaka, ale też pokazał, grając kompletnie prawie inną postać, jeśli chodzi o wrażliwość w filmie Charlie. Także tu pokazał swoje wielkie umiejętności aktorskie. I właśnie tego nie mogę, może niewielkie, ale bardzo duże. I właśnie tego nie mogę powiedzieć o Aleksandrze Gietner. Czy ona rzeczywiście miała jakieś zadatki na bardzo dobrą aktorkę? No bo zagrała tylko w tym filmie. Równie dobrze jej dobra rola mogła wynikać z tego, że po prostu była sobą na ekranie. Oczywiście mówiła teksty dialogowe takie, jakie były napisane w scenariuszu. I też może ewentualnie Robert Gliński gdzieś tam w pewnym momencie ją prowadził na tyle, na ile mógł. Ale czuję, że tutaj bardzo dużo było jej, po prostu, jej osobowości. Jeszcze nie powiedziałem, kto w pozostałych rolach gra w tym filmie, a to już są aktorzy pełną gębą. Bo mamy tutaj przede wszystkim dwóch ludzi. Zbigniewa Zamachowskiego jako znajomego Tereski Edzia i Krzysztofa Kiersznowskiego jako Staśka, ojca Tereski. No i tych dwóch facetów tutaj pokazuje, na czym polega zawód aktorski. I na czym polega dobra, co najmniej, jeśli nie bardzo dobra gra aktorska. Powszechnie chyba się uważa, że Zamachowski w roli Edzia jest najlepszym elementem aktorskim tego filmu. Ja jednak bym typował Kiersznowskiego. No i oczywiście Gietner. Jej gra jest raczej postrzegana w tym filmie przez to, co po występie w tym filmie się z nią działo, niż to, jak naprawdę w nim wystąpiła. A moim zdaniem jest naprawdę bardzo przekonująca w roli Tereski. Że warto ten film zobaczyć, chociażby właśnie ze względu na historię wczesnego życia Gietner tak naprawdę. Przynajmniej tak jak mówię, dla mnie. Ale też ku przestrodze można ten film zobaczyć. Co się dzieje z człowiekiem, gdy wpada tak naprawdę w złe towarzystwo. A jest takie przysłowie, nie wiem czy dokładnie zacytuję. Z kim się zadajesz, takim się stajesz. Czy z kim przystajesz, takim się stajesz. Już nie wiem, tak jak mówię dokładnie, jak słowo w słowo ono brzmi, ale ten film ewidentnie to pokazuje, dobitnie to pokazuje. Niedobre towarzystwo może człowieka nie dość, że zmienić, to jeszcze sprowadzić na drogę, z której już może nie być odwrotu. No i to jest właśnie najbardziej przygnębiające. Tyle na dzisiaj o tym smutnym filmie, nie dającym kompletnie żadnej nadziei. Do następnego omówienia. Cześć.